Dzień dobry. Po raz kolejny się spotykamy w naszym gospodarstwie. Grzegorz Sękowski i szkółki, które do nas tutaj należą. A konkretnie kolekcja odmianowa, która służy tutaj nam i naszym klientom temu, by rozpoznawać odmiany i ich wartość. W poprzednich już tutaj filmach, które z tej kolekcji Państwo widzieliście, można było jakby zorientować się, że te nasadzenia idą teraz w kierunku odmian karłowych, przepraszam, podkładek karłowych i półkarłowych, jako że po troszku zmienia się struktura nasadzeń w sadach czereśniowych i punkt ciężkości przesunął się z podkładek typu kolt i czereśnia ptasia na podkładki karłowe. Wymagało to zatem dokonania jakiejś szybkiej analizy przydatności tych podkładek w takich warunkach, które można uznać za przeciętne, czyli w naszej kolekcji jest to klasa 4A i 3B. Miejsce to jest w miarę płaskie i otoczone przynajmniej z dwóch stron żywopłotami i budynkami. Mamy też od kilku lat nad kolekcją rozwinięte siatki, oczywiście to jest tylko na czas, kiedy są zbiory. I na początek chcę dzisiaj powiedzieć troszkę o tych siatkach, ponieważ Państwo z pewnością macie cały czas problemy, które wynikają z silnej agresji ptaków. I obserwuję już od bardzo wielu lat taką prawidłowość, że tak zwane środki hukowe i biosoniczne byłbym gotów uznać za bezwartościowe dla naszego sadownictwa. Dlaczego tak? Dlatego, że do środków hukowych ptaki przyzwyczajają się w zasadzie nieomalże od razu. Co więcej, i to już chyba raz o tym mówiłem, po 3-4 dniach, jeśli mamy armatę propanową, to ptaki z całej okolicy po głosie tej armaty poznają dokładnie, gdzie mają lecieć na czereśnie. To jedno. Drugie, użycie tych armat jest, zdaje się, nie do końca zgodne z naszym prawem i gdzieniegdzie sadownicy mają z tego powodu kłopoty. I w końcu tak zwana aparatura biosoniczna, czyli odgłosy przerażenia ptaków. Wydaje mi się to jeszcze mniej sensowne. Czy to jest tak samo bezsensowne, jak użycie tych armat? Dlaczego? Ptaki są bardzo inteligentne, zdecydowanie bardziej inteligentne, niż nam się wydaje. I w zasadzie w ciągu jednego, góra dwóch dni orientują się, że mają do czynienia z jakimiś tam sztucznie odtworzonymi dźwiękami. One mogą z początku się płoszyć, ale w sytuacji, kiedy nas interesuje przykrycie uprawy, znaczy zabezpieczenie uprawy przed ptakami na okres, powiedzmy, na przykład 4 tygodni, no to nie interesuje nas zakup urządzenia, które kosztowało kilka tysięcy złotych, będzie działało 2 dni. Więc są to pieniądze wyrzucone w błoto. Natomiast powstaje pytanie w takim razie, co z tym zrobić. I tutaj, powiedzmy, jest coś, co już kiedyś pokazywaliśmy, to są bardzo proste systemy siatki chroniące przed ptakami. I ta siatka ma tutaj na celu ochronić nas skutecznie i robi to. Owszem, zdarza się, że jakiś ptak jednak mimo wszystko tutaj wpadnie, ale taka, powiedzmy, lustracja codzienna rano i wieczorem w niektórych przypadkach pozwala nam te ptaki łatwo wypędzić, dlatego że w szczycie można tą siatkę otworzyć, podnieść i te ptaki wypędzić. Dlaczego mówię, że to jest dobre? To jest dobre dlatego, że to jest skuteczne i że to jest
tanie. Dlaczego jest tanie? Nie występuję tu jako jakiś tam, powiedzmy, lobby, przedstawiciel lobby siatkarskiego w żadnym razie, a naprawdę kupimy w Polsce przez internet siatkę włoską z firmy, która już tu sporo lat to sprzedaje. W dobrej cenie, to jest cena w okolicach 90 groszy złotówki, może za metr kwadratowy. I rusztowanie jest niezwykle proste, bo ono tak naprawdę składa się ze słupów. I teraz jeżeli my mamy w naszym sadzie karłowym słupy wspierające konstrukcję, tak? Bo musimy mieć te konstrukcje wspierające, to wtedy i tak co tam 15 czy paręnaście metrów mamy ten słup mocny, metalowy czy też betonowy. Więc zamiast niego dajmy od razu 5-metrowy słup z rury pozyskanej z dawnych szklarni i tuneli. Tych rur na rynku jest bardzo dużo, jeszcze wszędzie można je kupić za niedrogie pieniądze. Są 3-calowe rury. I te rury zabetonowujemy na głębokość 1 metra i w zasadzie na ich długości, a także po szerokości rozpinamy jedynie drut ciągowy, taki od płotu, i to jest w zasadzie wszystko. Na czubkach dajemy obciętą plastikową butelkę, dzięki czemu siatka nie będzie się haczyć. Kilku ludzi plus ładowarka bądź jakiś wysięgnik i mamy tą siatkę założoną w bardzo szybki sposób. I ona nam może służyć kilka lat bez problemu. Jak ona nam się nie podrze, to naprawdę może służyć wiele lat, bo jest dobrze stabilizowana na UV. I to jest taka rzecz, która wydaje mi się być praktyczna i po prostu chyba warto to pokazać, no więc to pokazuję. Jesteśmy już teraz przy czereśniach, konkretnie na tym rzędzie będziemy pokazywali różne odmiany na Gizeli 6.